Cześć, jestem Gobra, witam Was w kolejnym odcinku z Biblioteki Jedi. Nowe nabytki, tak pokrótce. Battlefront Oddział Inferno od Christy Godin. Książka już jest przeczytana. 397 stron bodajże ma. Klasyczne opowieści, piąty i szósty numer od D'Agostini. I oprócz tego został przysłany plakat. Plakat też mogę na szybko pokazać. Grafika jest dosyć ciekawa w stylistyce tych starszych plakatów. Vader, Leia, Gwiazda Śmierci, Luke, droidy, szturmowcy. Jednym słowem, Gwiezdne Wojny. To tak na szybko. Dodatkowo niedawno postanowiłem zakupić Lema, dzienniki gwiazdowe. Kilka stron przeczytałem, żeby wiedzieć, czym się to je. Pozycja wydaje się być bardzo ciekawa. No, ona tutaj posiada stron prawie 400, bez 20 z tego co widzę. Oprócz tego jest już zamówiona Phasma. Jeżeli dobrze pamiętam, od Delia S. Dawson, autorkę. Nie jestem w tej chwili pewien. Ale jest zamówiona. Prawdopodobnie dostanę ją w chwili, kiedy trafi od wydawnictwa Ouroboros do Empików. Także myślę, że powinna być w niedługim czasie. Dodatkowo przesłuchany mam jeden audiobook od audioteki. Audiobook Odyseje Kosmicznej 2001. Arthur C. Clarke, autor. Dobrze, że przesłuchany, bo nie wiem, czy dałbym w stanie przeczytać takie lite ściany tekstu, jeżeli chodzi o książki. Ale dosyć interesująca pozycja. Mam nadzieję, że w niedługim czasie uda się zrobić recenzję tego. Dobrze. Krótko i na temat, bez żadnego unboxingu, ale kilka książek wpadło. Jeszcze tak naprawdę o wiele więcej tych książek wpadło mi w ręce. Ale powiedzmy sobie, że jest to inna tematyka i nie na te pozycje, nie na ten filmik. Dziękuję bardzo za oglądanie i do następnego razu. Hej!